Cześć kochani, witajcie w Cinejerze. Dzisiaj pomówimy o bardzo ważnej części fotografii oraz filmowania, jaką są baterie. Nie odchodźcie jeszcze, wiem, że to jest nudny temat, ale obiecuję, że będzie interesująco. Jeśli wytrzymacie do końca odcinka, mam dla was nagrodę w postaci dwóch kuponów o wartości 50 zł każdy, ale o tym jak je otrzymać dowiesz się później, dlatego myślę, że warto zaczekać. Zapraszam. A więc kochani, żeby uniknąć niedopowiedzeń, musicie wiedzieć, że dostałem dwie takie właśnie baterie typu V-mount oraz ładowarkę do nich od ich producenta, ale film nie jest absolutnie opłacony, mogę mówić dokładnie to, co mam na myśli, to co sądzę o tych bateriach, więc całe review, cały film jest jak najbardziej szczery, jest moją opinią, nie jest opłacony. Jak pewnie już wiesz, ja swoich aparatów używam głównie do filmowania, więc bateria jest dla mnie czymś niezwykle ważnym, a więc jakie baterie mamy do wyboru na rynku? No jest ich wiele oczywiście, ale wszystko zależy od tego, jaki sprzęt masz do dyspozycji. Ja aktualnie używam aparatu Nikon Z6 w wersji pierwszej, teraz w tym momencie się nim nagrywam, oraz aby ułatwić sobie pracę w zestawie do tego Nikona lub do innej kamery, używam tak zwanego monitora Ninja czy Atomos Ninja 5. A więc przejdźmy do tego, co mamy do dyspozycji. Przy użytkowaniu mojej kamery mogę użyć zwykłych baterii, które są od producenta, od Nikona w tym wypadku. Pamiętaj o tym, że w moim przynajmniej przypadku ten sprzęt jest troszkę większy, więc taka jedna bateria no, nie jest właściwie w stanie utrzymać całego sprzętu na długo. A więc drugim stopniem na drabinie możliwości są baterie Sony, które są niesamowicie popularne. Różnica pojemności jest naprawdę dość duża, jeśli przechodzimy z tych oryginalnych baterii Nikona do baterii Sony czy innych odpowiedników, ale zauważ, że oczywiście rozmiar jest też o wiele większy. That's what she said. Więc mamy pierwszy krok, mamy drugi krok, więc znaczna zmiana. I trzecim krokiem jest oczywiście bateria V-mount. Jest to znowu ogromny krok do przodu, jeśli chodzi o pojemność. Każda z tych baterii jest naprawdę mocno używana, dlatego te moje testy są troszeczkę jakby zaniżone, wyniki są troszkę zaniżone w porównaniu z tą nową baterią. Zrobiłem dwa różne testy na każdym rodzaju baterii, więc łącznie tych testów było 6. W moich testach uwzględniłem też koszt takich baterii, żebyście mieli pojęcie na temat tego, ile rzeczywiście trzeba wydać na utrzymanie swojego sprzętu w ciągłej gotowości, powiedzmy. Jedna sztuka takiej baterii kosztuje około 100 zł, mówię oczywiście o podróbkach, oryginały mogą kosztować o wiele więcej, nawet do 500 zł, zależy od modelu. A więc pierwszym testem jest użycie tylko i wyłącznie tych baterii, znowu mamy do czynienia z podobnym właśnie portem jak tutaj V-mount. Te dwie baterie wytrzymują całe 12 minut, więc jest to świetny wynik, po prostu niesamowity. Jeśli masz pod ręką dziesiątki baterii, to polecam, po prostu brawo. Oczywiście oprócz tego troszkę niedorzecznego testu wykonałem też test na samym aparacie z jedną baterią, ponieważ tylko jedna wchodzi do tego Nikona i jedna w pełni naładowana bateria wytrzymała między 27 a 30 minut w tych samych warunkach, czyli znowu nagrywając 4K. Muszę tu zaznaczyć, że 4K wymaga dużo więcej pracy procesora tego aparatu, więc naprawdę jest różnica pomiędzy nagrywaniem właśnie w 4K a w 1080p, czyli Full HD. Także tu mamy pierwsze dwa testy za sobą. Drugim testem jest oczywiście użytkowanie takich baterii. I tutaj mam przed sobą wyniki. Zacznijmy oczywiście od ceny, tak jak wcześniej. Cena jednej z takich baterii to około 90 zł, a dwie baterie wytrzymały łącznie 60 minut, ale jedna bateria utrzymała sam aparat przez około godzinę i 40-45 minut. Oczywiście nie spodziewam się absolutnie, że ta bateria będzie miała wyniki nawet bliskie tych małych baterii, ale nie w tym rzecz. Najważniejsze jest porównanie między tymi właśnie bateriami i jakby dojście do tego, ile baterii potrzebujemy, żeby zastąpić taką jedną. A więc na tej jednej baterii cały ten zestaw wytrzymał aż 8 godzin bez najmniejszego zająknięcia. Mało tego, ta bateria wytrzymała aż 40 godzin zasilając sam aparat Nikon Z6, nagrywając w 4K. Zobaczmy teraz na cenę tej baterii. To jest około 900 zł, czyli dziewięciokrotność tej baterii i dziesięciokrotność tej baterii.
Więc oczywiście spodziewamy się tego, że cena będzie wyższa, dlatego że wytrzymało dużo więcej. Te baterie są stworzone do innych celów niż te małe. Ale zrobiłem też dodatkowe testy na wytrzymałość tych wszystkich rodzajów baterii, porównując je do wytrzymałości tylko tej jednej baterii, którą trzymam w ręku. Żeby wytrzymać te same 8 godzin na tych bateriach, musiałem zużyć 77 baterii, czyli 7700 zł, jeśli patrzymy na cenę rynkową podróbek tych baterii Nikona. Te same 77 baterii wytrzymało tylko 35 godzin, zasilając ten sam aparat, który wytrzymał 40 godzin na tej baterii. Następny test to oczywiście te baterie Sony, a więc żeby otrzymać ten sam wynik 8 godzin ciągłego nagrywania przy 4K na obu urządzeniach, potrzebowałem aż 16 baterii, co kosztowałoby mnie 1440 zł, więc znowu cena wzrasta dość drastycznie. Pamiętaj też, że musisz tych baterii mieć 16 pod ręką i wymieniać je na bieżąco, ewentualnie ładować je cały czas, podczas gdy ta jedna bateria działa nieprzerwanie i bez problemów przez cały ten czas. Te właśnie baterie są bardzo popularne na rynku filmowym i fotograficznym, dlatego sprawdziłem, ile taka bateria powinna wytrzymać przy użytkowaniu mojego aparatu i okazało się, że 16 baterii powinno wytrzymać 40 godzin użytkowania, ale po moich testach okazało się, że te same 16 baterii wytrzymało tylko 30 godzin, więc aż 10 godzin różnicy, 1/4 czasu mniej niż oryginalne zakładane przez producenta wyniki. Jeśli uczestniczysz w moich live'ach co tydzień, w każdy piątek i w każdą niedzielę, te live'y odbywają się o godzinie 19 i trwają zazwyczaj między 2 a 4 do 5 nawet godzin czasami, zależy od tego, jak mamy dużo zdjęć do omówienia. Korzystając z okazji, że mam do nagrania czy do poprowadzenia na żywo kilka właśnie tych transmisji, wymyśliłem, że użyję jednej z tych baterii do zasilania mojego sprzętu i ku mojemu zaskoczeniu udało mi się wyciągnąć z tej jednej baterii aż 8 godzin, pomimo tego, że ta sama bateria wytrzymała te same 8 godzin na tylko dwóch urządzeniach. Więc myślę, że to też zależy od tego oczywiście, jak używamy tego sprzętu. Ja oczywiście nie transmituję na żywo 4K, tylko Full HD, co pozwoliło na użycie dodatkowego prądu do zasilenia właśnie dodatkowych sprzętów audio, między innymi tego mikrofonu tutaj, który widzisz przed sobą. Muszę przyznać, że naprawdę jestem mile zaskoczony tym, że taka jedna zmiana w moim zestawie wprowadziła tak ogromną zmianę w tym, jak pracuję. Ten spokój ducha odjął ogromną ilość stresu z mojego dnia pracy. Muszę wam przyznać, że próbowałem przetestować tą baterię fotografując, ale musiałem się poddać po około tygodniu fotografowania każdego dnia po około 2-2,5 godziny bez przerwy praktycznie. Możecie też używać samej tej baterii do ładowania baterii do waszego aparatu, więc nie musi to być coś, co nosicie cały czas w ręce razem z aparatem. Możecie używać tego do ładowania swoich baterii, więc jest to ogromny powerbank, który pozwala właśnie na przetrwanie całego dnia niezależnie od tego, jak dużo fotografujesz. A więc kochani, teraz to, na co wszyscy czekacie, czyli właśnie prezent dla was. Mam dla was dwa kupony od producenta tych właśnie baterii. Nie musicie ich wydać na baterie absolutnie. Mają w sklepie dużo więcej innych przydatnych rzeczy, na przykład oświetlenie fotograficzne i filmowe. Ale pewnie chcesz wiedzieć, jak możesz wygrać czy dostać ten właśnie kupon, czy jeden z dwóch kuponów na 50 zł. A więc ze wszystkich osób, które zostawią komentarz pod tym właśnie filmem przez najbliższe 24 godziny od premiery tego filmu, wylosuję dwie osoby, które dostaną właśnie po jednym kuponie na 50 zł. Wszystkie informacje na temat tego, gdzie kupon możecie wykorzystać, dostaniecie w mailu ode mnie, więc jeśli się z wami skontaktuję w komentarzach poniżej, proszę odpiszcie na moją wiadomość lub napiszcie do mnie na kontakt@cineiera.pl, ale to tylko w wypadku, kiedy wygracie właśnie taki kupon. Kochani, dziękuję bardzo za uwagę i życzę wam ogromnej ilości światła i nieprzerwanej ilości prądu w waszych aparatach. Cześć!
Dość długo myślałem nad tym, jak te baterie kreatywnie przetestować i jednym z pomysłów było wybranie się na polowanie na duchy tutaj do miejscowości obok. Jest to usługa oferowana głównie turystom, ale naprawdę jest to świetna zabawa, dlatego że idzie się z grupą właśnie na polowanie na duchy w takie straszne miejsca i mam wtedy okazję do użycia tej baterii przy oświetleniu, przy nagrywaniu i przy kilku innych drobnych sprawach, ale oczywiście przez sytuację, w jakiej teraz jesteśmy, takie polowania na duchy są odwołane do wiosny, nawet do lata chyba teraz, więc nie będę czekał już z filmem. Myślę, że wam ten film się przyda troszkę wcześniej, a na to polowanie możemy się wybrać innym razem i lepiej się do niego przygotować. Ile ta ma wąs, Shiro?